Cześć, witam Cię ponownie. Dzisiaj pokażę Wam, jak otapicerować siedzisko do krzesła. Jak z tego wszystkiego zrobić to. Wbrew pozorom nie jest to trudne. Nie mówię o całej tapicerce, tylko o siedzisku do krzesła. Nie jest to tak trudne, jak wygląda. Wszystkiego dowiecie się z filmu. Ja potrzebujemy kilku prostych narzędzi. Zszywacz tapicerski, może być ręczny, elektryczny, pneumatyczny, jeżeli ktoś ma. Ja posiadam, ale na zbyt duże zszywki. Ostry nóż, klej tapicerski, no i oczywiście materiał, który będziemy obrać. Pierwszy etap za nami, pianka docięta, przyklejona. Jak widzieliście, klej się skończył, trzeba było jechać po inny, trudno, zdarza się. Drugi etap to jest cienka flizelina na piankę. Ona już wcześniej była przycięta przez moją żonę, szczędziła mi roboty. I na tym etapie już wstępnie kształtujemy wygląd samego siedziska, jak będzie poopinane. Nie wolno zbyt... Opinać trzeba równo, nie wolno za mocno napiąć tego. Dlatego, że później mogą wyjść jakieś buły brzydkie, no i będzie później ciężko z tego wyjść. Drugą funkcją, jaką spełnia ta flizelina, jest to, że w późniejszym czasie, zresztą będziecie na pewno widzieć na filmie, jak się ta flizelina zahacza o tą sklejkę, która jest podstawą siedziska. Sprawia to to, że później sam materiał już łatwo i ładnie da się naciągnąć.
jest nadany, nadmiar obcięty nożykiem. Można to równie dobrze zrobić nożyczkami. No i zabieramy się teraz za główne obicie, materiał. W moim wypadku jest to welur. Też żona fajnie docięła. Zasada taka sama. Napinamy. Zaczynamy od środka, wyszywki, boki, rogi i jedziemy z tematem. Starszy ostry nóż. Tutaj te wszystkie, powiedzmy, węzły narożne doszczeliłem jeszcze tak, żeby się to mocno trzymało. No i ostatni etap to jest czarna flizelina. Można to pominąć, aczkolwiek krzesełko od spodu estetycznie wygląda. Widzę, że to jest jeszcze do docięcia lekkiego. No ale to już zaraz uczynimy.
kleju. Klej chyba 15 minut, no, poza tym kilka minut i siedzisko gotowe. Myślę, że jest bardzo proste. Krótkie podsumowanie. Jak widzicie, krzesło gotowe. Trochę tu bałagan, ale dużo się dzieje. Nie jest to trudne do zrobienia, ale czasochłonne. Krótkie podsumowanie kosztów. Krzesło kosztowało 65 zł za sztukę. Materiały pomocnicze, wkręty, śrubki były euro. Bardzo fajne, fajnie trzymią. Śrubki, kątowniczki. I materiały na obicie kosztowały około 220 zł. Olej 150, zeszło go 2,5, niecałe 2 litry. Było 2,5, jeszcze do innych projektów zeszło niecałe 2 litry oleju, zeszło na te wszystkie krzesełka na dwa razy zaolejowane. Papier ścierny około 20 zł. Łącznie daje to sumę 1430 zł za wszystkie 16 krzeseł. Co daje mniej więcej około 90 zł za jedno krzesło.